Jest pewien specyficzny ośrodek wywodzący się ze środowiska byłych funkcjonariuszy, który powstaje przy MSW, przy Kierwińskim. Mówię tu o panu Bonderyku, panu Brochwiczu, panu Białku, którzy tam wrócili, którzy jakieś nieformalne, doradcze funkcje spełniają, ale jednak są formalnie w MSW, doradzają na bieżąco Kierwińskiemu. Już niektórzy nawet dostali rady nadzorcze. Pan Brochwicz trafił do rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a jakieś niejasne role odgrywają tam właśnie też w MSW, czyli taki nieformalny ośrodek byłych funkcjonariuszy służb specjalnych powstał w MSW.